Zależy mi na tym, żeby jak najlepiej pojąć Chrystusa, bo wtedy można powiedzieć, że wiem, komu ufam. No bo żeby być uczniem, no to musisz ufać. Nie ufasz, to nie będziesz się uczył. Będziesz miał jakieś wrażenie, że możesz być oszukany. Chcę ci powiedzieć o czymś, co nazywam dla swoich potrzeb progiem bólu. I chcę wam pokazać, że każdy człowiek ma swój próg bólu. Hebrajczyków 12:4 mówi tak. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciwko grzechowi. Kiedy rozwijasz się w Bogu, dochodzisz do punktów krytycznych swojego życia. Są punkty krytyczne. Wiele ludzi w tym miejscu gromi diabła. Czy próbuje przynajmniej. Nie wiedzą, co się dzieje. Dochodzą do takiego miejsca, które jest porażką w pewnym sensie. To są takie punkty, te punkty to są takie miejsca stykania się twojej wygody z tym, co należy. A każdy człowiek jest wygodny. Nie ma niewygodnych ludzi. Nawet jak ktoś mówi, że jego nie interesuje wygoda, to jakbyś go przesłuchał dobrze, to się dowiesz, że go interesuje. Oczywiście na jego poziomie. Ale te punkty to są miejsca, kiedy stykasz się z tym, co jest dla ciebie wygodne, a z tym, co należy robić. I to jest trudne. Istnieje taka idea, że kiedy jesteś pod łaską, ja nieraz o tym mówiłem, to ci idzie wszystko łatwo. Nie wiem, skąd ona się wzięła, ta idea. Tak samo jak istnieje taka idea, że Jezus był pod łaską. Taka idea istnieje. Też nie wiem, skąd ona się wzięła, ta idea. Dzisiaj z Ewą tłumaczyliśmy pismo i tam jeden werset mówi, że Jezus Chrystus wstał z martwych dlatego, że miał szacunek w oczach Boga. Tak mówi Paweł. Bo Jezus to sobie musiał zapracować na zmartwychwstanie. A widzicie? Ludzie myślą, że Jezus był pod łaską. Łaska się zaczyna po Jezusie, a nie przed Jezusem, ani w trakcie Jezusa. Jezus to ostatni Adam, który urodził się pod prawem. Było to przymierze z Bogiem, mówiące o tym, że kto wykona prawo, ten żyć będzie. Jezus sobie musiał zasłużyć. Nie, absolutnie. Jaka łaska? On się urodził z Duchem Świętym, bo go spłodził Bóg. To się tak urodził. Po prostu. W ten sposób. Można tak określić, nie? Łaska zaczyna się od momentu, jak jest złożona ofiara. Trzeba było zamknąć stare przymierze, otworzyć nowe. Dzisiaj właśnie o tym mówiliśmy, że rozmawialiśmy sobie, że ludzie nie rozumieją, jakie są czasy w Piśmie Świętym. Są różne czasy
duchowe czasy. Jest czas ludzi w Edenie, gdzie panują zupełnie inne prawa, inne zasady. Ale potem ludzie są wyrzuceni z Edenu i zaczynają panować inne prawa. A potem pojawia się Noe i potop i zaczyna być nowe przymierze, inne przymierze niż poprzednie. Co czas to przymierze. Co czas to przymierze. I przychodzi czas prawa mojżeszowego. I jest nowe przymierze z Bogiem. Kto będzie przestrzegał przykazań moich, ten żyć będzie. Kto nie będzie ich przestrzegał, ten zginie. Oto przymierze z Bogiem. I teraz Jezus jest jako człowiek częścią tego przymierza od strony ludzkiej. Bóg jest częścią przymierza od strony boskiej. I teraz Jezus wykonał całe prawo, nie uchybił niczemu i w związku z tym zasłużył na szacunek w oczach Boga. Wskutek tego Bóg wykonał swoje przymierze i wzbudził go z martwych. Rozumiecie? To trzeba było zapracować sobie. Od tej pory zaczyna się łaska. Czyli niezasłużona przychylność Boga dla człowieka. Ale Jezus jeszcze musiał zasłużyć. Żebyśmy my mogli nie zasługiwać, to ktoś musiał zasłużyć. Dlatego jak często ludzie mówią, to jest za darmo. Ja mówię, chyba dla ciebie. Bo w duchowej rzeczywistości to cholerna cena została za to zapłacona. Mesjasz zapłacił. Więc szanuj Mesjasza. Bo on zasłużył. Wykonał perfekcyjnie przez całe swoje życie cały dekalog. Nigdy nie wyłamał się jednym elementem myśli z dekalogu. To był mistrz. Dlatego jest napisane, że on zyskał szacunek w oczach Boga. Bibliści tego słowa nie mogli chyba znieść, bo wszędzie to tłumaczy jako chwała. Chwała. Co to jest chwała w ogóle? Co to jest w ogóle chwała? Rozumiecie? Tyle, ile chrześcijan, tyle definicji powstanie. A to jest słowo szacunek. Zdanie, opinia. Czyli to, co zrobił Jezus, spowodowało opinię w oczach Boga Ojca tak wysoką, że wzbudził go z martwych. Powiedział, o, człowiek wykonał prawo. I na tym kończy się historia prawa. Bo prawo zostało wykonane. Stąd na krzyżu powiedział, wykonało się. Jest napisane tak w Ewangelii Jana 21:18-19. Zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś, dokąd chciałeś. Lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią Piotr uwielbi Boga. I powiedziawszy to, rzekł do niego, pójdź za mną. Na początku drogi z Bogiem człowiek omija masę punktów krytycznych. I się omija. Jest słodko. Poznałeś Pana Jezusika. Idziesz do nieba. Jesteś szczęściarzem. Różne demony odeszły. Rozumiesz? Światełko zabłysło w tunelu. Jesteś młody. Sam się przepasujesz. Chodzisz, gdzie chcesz. Rozumiesz? Zawsze tak jest z każdym narodzonym z Bożego Ducha człowiekiem na początku. Ja zawsze się śmieję, że jak ktoś się nawróci do Boga
jak z nim rozmawiasz, on jest taki pełen entuzjazmu. On ma takie swoje... U niego wszystko jest z Bogiem związane. Wszędzie Bóg, wszędzie Bóg, wszędzie Bóg, wszędzie Bóg. Rozumiecie, o co chodzi? Ja nie odbieram tego ludziom. Ja nie odbieram tego ludziom. Dlaczego mam to odbierać ludziom? Są młodzi. Sami się przepasują. Wszędzie jest Bóg. Bóg mi to dzisiaj powiedział. Dzisiaj widziałem Boga. Dzisiaj mi się śnił Bóg. Bardzo dobrze. Człowiek się ukierunkował umysłem na to, w co uwierzył. I super. Przeżywa też. Ja nie twierdzę, że on nie przeżywa. Nie przeżywa prawdziwych rzeczy. Nie. Tylko w tym wszystkim on jest sobie sterem, żaglem i okrętem, chociaż on tak naprawdę twierdzi, że on za Bogiem chodzi. On chodzi gdzie chce, ten człowiek. Gdzie chce chodzi. Bo sam się przepasał. Co to jest przepasać się? Jest napisane, że częścią zbroi Bożej jest pas prawdy. Przepasanie się, tak, to przyjęcie pewnej nadrzędnej idei do życia. Jak się sami przepasujemy, to po prostu robimy to, co nam pasuje. Mamy do tego pełne prawo. Robimy, co nam pasuje. Rozumiesz? Oczywiście nie oznacza to, że ten taki człowiek nie łamie się w ogóle i nie bierze przełomów. Robi to, ale wiele bóli omija, ponieważ jego znajomość Boga jest jeszcze niewielka. Masa rzeczy, on masę rzeczy omija, bo on w ogóle nie wie o ich istnieniu. Nie wie o istnieniu określonych zasad, reguł duchowych. Więc on w pewne środowiska nawet się nie udaje, nie wchodzi. W pewne toki myślowe nawet się nie udaje. Jego tam nie ma, bo on młody. On młody. Jednak im dłużej chodzi z Bogiem, dojrzewa w Bogu, tym mocniej Bóg kieruje go w stronę progów bólu. Lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje. Widzisz, jak ktoś dojrzewa w Bogu, to wyciąga swoje ręce, żeby ktoś, kto jest od niego większy, wskazał mu kierunek. Robi to dobrowolnie. To się nazywa dojrzałość. To się nazywa kształtowanie charakteru. A kto inny cię przepasze wtedy? Oddasz komuś autorytet, komuś większemu, silniejszemu. Na czym to polega? Człowiek, który poznał Boga na początku, nie rozumie jeszcze wielkości Boga. Nie rozumie, co to znaczy oddać Bogu autorytet. On myśli, że oddał autorytet Bogu, bo się nawrócił. A co to jest nawrócenie? To jest powiedzenie tak na potężną propozycję życia wiecznego. Aleś się narobił. Rzeczywiście. Taki wkład, że nie pytaj. Tylko, że to łaska, dlatego tego nie krytykujemy. Rozumiecie? Ale bardzo obiektywnie na to patrząc, jak to mówi definicja łaski, nie napracowałeś się przy nawróceniu. Powiedziałeś tak. Ktoś przyszedł z teczką pełną dolarów, wręczył ci do ręki, a ty po prostu sobie łaskawie wyciągnąłeś rękę i wziąłeś teczkę. I cała sprawa. Nie pytasz, kim jest tu człowiek, który ci dał teczkę. Nie pytasz, na co te pieniądze. Bo jesteś młody. Ale gdy zaczynasz dojrzewać w Bogu, zaczynasz zadawać pytania, najpierw sam sobie. Ja uważam, że wielu ludzi jest niedorozwiniętych w Bogu. Uważam, że oni się przestali rozwijać.
stanęli w miejscu dziecięctwa i im się wydaje, że to jest optymalny stan. A może dotknęli jakiegoś progu bólu, im się to nie spodobało. Ale im dłużej chodzisz z Bogiem, tym bardziej Bóg cię będzie prowadził w kierunku progów bólu. Dzieje się dlatego, bo trening czyni mistrza. Trening czyni mistrza. Mistrza nie czyni teoria, ani przeżywanie rzeczy na poziomie przeciętnym. To go nie czyni mistrzem. Mi się czasami wydaje, że ludzie lubią być przeciętni. Nie wiem czemu. Nie wiem czemu chrześcijanie lubią być przeciętni. Nie wiem czemu nie ma w wielu tych ludzi takiej iskry, żeby być nieprzeciętnym. Dziwi mnie to. Tak jakby nie chcieli być mistrzami. Tak jakby mówię, o, ja nie muszę. Pewnie, że nie musisz. Moje pytanie, czemu nie chcesz? Porozmawiajmy o tym. Pewnie, że nie musisz. No i tutaj dochodzimy do wniosku, czemu nie chcę. No bo to kosztuje. Bo dochodzimy do progów bólu. Przechodząc progi bólu, w człowieku umiera coś niebożego. I tym sposobem człowiek jeszcze bardziej zbliża się do Boga. Tu jest napisane, a to powiedział, dając mu znać, jaką śmiercią uwielbi Boga. Mało chrześcijan rozumie, że Boga uwielbia się śmiercią. Nie dociera to do nich. Nie dociera do nich to, że aby wejść w głębszą relację z Bogiem, należy się zgodzić na różne formy śmierci w sobie. To jest jakby obce dla ludzi, że się śmiercią uwielbia Boga. On mówi, taką śmiercią uwielbisz Boga. Taką właśnie. Niejednokrotnie jest tak, że człowiek idzie za Bogiem, ale trafiając na próg bólu ustaje. I tu jest właśnie masa takich ludzi w kościołach. Ustali. Masa też ludzi odeszła od nas. Dlatego, że nie chciała przejść progu bólu. Rozumiecie? Bo im się wydawało, że to jest zbędne. Pewien kulturysta, którego osobiście szanuję, i staram się z niego brać przykład na moim amatorskim poziomie. Robił bardzo krótkie treningi na siłowni. Kiedy inni siedzieli tam po 2,5 godziny, on tam spędzał 45 minut jedynie. I był chyba pięciokrotny mistrz Olimpia, 5 razy zdobył. Pytano go o jego fenomen. On powiedział, chodzi o próg bólu. Mówi, robię rozgrzewkę lekkim ciężarem. Jedną, dwie serie. A następnie robię jedną serię, gdzie inni robili po 6. Robię jedną serię. Pomaga mi w niej partner. Robię to potwornym ciężarem. Robię to takim ciężarem, że wiem, że przy ostatnich 2 powtórzeniach pękają mi włókna. I to jest jedna seria.
Bo mięsień potrzebuje przejść próg bólu, wtedy będzie rósł. Fizjologia. Musi pęknąć włókno, aby między tym pęknięciem wrosło nowe. I tak się powiększa masa mięśniowa. Im więcej włókien pęknie podczas treningu, tak? Tym więcej stworzy się przestrzeni dla powstania łączników. Suma summarum, zaczynają mieć większy mięsień. Ale co trzeba było zrobić? Próg bólu. To są wewnętrzne wylewy. To jest ból, który bardzo mocno czuć. I po takim treningu nie chce ci się żyć. Ale kiedy się staje na podium 5 razy z rzędu, to wtedy, trzymając w ręku puchar, wiesz, jak daleko zaszedłeś dzięki temu, że przechodziłeś progi bólu. I nikt ci tego nie odbierze. I zapisałeś się w historii. I stałeś się legendą. A wszystko to wymyślił Bóg. To wielki błąd, że ludzie ustają, kiedy zderzają się z progiem bólu. To właśnie wtedy zaczyna się przełom. Oto początek przełomu wtedy się zaczyna. Przełom zaczyna się od bólu. Ludzie odwracają rzeczy. Myślą, że zmartwychwstanie było pierwsze. Żeby było zmartwychwstanie, musiała nastąpić śmierć. Śmierć. Normalna, fizyczna śmierć. Na mojej drodze z Bogiem trafiłem na bardzo wiele takich progów. Dużo miałem takich progów. I dalej je mam. Wielokrotnie wydawało mi się, że to jest jakaś skała nie do ruszenia. Stawałem w różnych miejscach w życiu i staję dzisiaj też. I wyobrażenie mam takie, że to nie można, to się nie ruszy, taka rzecz, to nie można ruszyć tego. Tylko ja wyrobiłem sobie jedną taką rzecz, znaczy wyrobiłem, rozpoznałem ją. Że ja nigdy się nie poddałem. Że jest ból, ale nie poddam się. Nie poddam się. Nigdy. I teraz jest bardzo ważne pytanie. Ilu chrześcijan podejmie taką właśnie decyzję, że tak, wiem, że jest próg bólu, Panie Boże, ale obiecuję Ci jedną rzecz, że ja się nigdy nie poddam. Ludzie jakby szukają u Boga niepoddania się. Pomóż mi, Panie, nie poddać się. Rozumiesz? Pomóż mi, Panie. Masz funkcję niepoddania się w 100% w sobie. Każdy narodzony z Bożego Ducha człowiek. Czemu? Bo jeśli przyjąłeś Jezusa jako Pana i Zbawiciela, Duch Chrystusa mieszka w tobie, to to jest Duch niepoddającego się Mesjasza. Dlatego nie ma takiego chrześcijanina na ziemi, który nie posiada 100% funkcji niepoddania się, jeżeli chodzi o przejście problemu. Jakiegokolwiek. Tylko co robią ludzie? Bardziej miłują swój komfort. 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 Zamiast przejść do przodu, pozwalają sobie na to, żeby się nad sobą użalać. O, jest mi źle. Gówno mnie to obchodzi, że jest ci źle. Bo posiadasz funkcję niepoddającego się Mesjasza. I dlaczego ja się mam nad tobą litować? Czemu mam przyjść i powiedzieć, jasne, rozumiem, że się poddałeś. Jesteś tylko człowiekiem. Czemu miałbym to zrobić? Czemu miałbym zgrzeszyć? Nie chciałem grzeszyć wobec siebie i nie chcę grzeszyć wobec innych ludzi. Po prostu.
Zacząłem te progi traktować jako normę w moim duchowym wzroście. Ja progi bólu traktuję jako normę. Nie wiem, czy rozumiecie mnie do końca. Ja nie oczekuję ich, nie szukam. Mnie takie rzeczy nie interesują. Ja żyję dniem codziennym i uprzyjemniam sobie życie. Jestem naprawdę wesoły facet. Absolutnie nie komplikuję sobie życia. Nie szukam też żadnych dodatkowych przeszkód, żeby się wzmocnić, bo ja nie potrzebuję tego. Natomiast o co chodzi? Progi bólu wpisałem sobie jako normalny, stały element funkcjonujący w życiu duchowym człowieka. To nic dziwnego. Ludzie się dziwią. Czemu to się zdarzyło? Czemu tamto się zdarzyło? Oczywiście wiele rzeczy, masę rzeczy się zdarza, dlatego że chrześcijanin sobie na to zapracowuje, ściąga diabła i ma kołchoz. Ale ja nieraz słyszę pytania od ludzi, którzy są naprawdę szczerzy, kochają Jezusa i przychodzą i mówią, czemu się to przydarzyło? Bo nie wiedzą, czemu się to przydarzyło. Czemu mi się przydarzyło to? Ja mówię, no bo żyjesz na ziemi, w miejscu nieprzyjaznym dla życia człowieka. Po prostu na ziemi jest wydany wyrok śmierci, a obecny czas to jest tylko i wyłącznie oczekiwanie na realizację. Nie rozumiem, skąd pomysł, że tutaj ma ci być komfortowo. Nie wiem skąd. Może gdzie indziej jest komfortowo, na przykład w niebie. Jest takie miejsce bardzo, bardzo fajne, gdzie każdy jest szczęśliwy i okej. Potem będzie nowa ziemia, gdzie będzie jeszcze lepiej niż w niebie. Rozumiecie, bo to będzie wyższy poziom niż w ogóle niebo, nie? A potem będzie Nowe Jeruzalem i to będzie jeszcze wyższy poziom. Wiecie, to tylko idziemy do góry w ogóle w tym całym interesie. To się naprawdę zbawienie bardzo opłaca. Natomiast dzisiaj żyjemy w miejscu, tak jakbyś mieszkał w budynku do rozbiórki. Mieszkasz w budynku do rozbiórki, czemu ty się dziwisz, że tynk ci się sypie, że menel ci nasrał na schodach, rozumiesz o co chodzi, że to, że tamto, a co ty się dziwisz? Jest napis do rozbiórki. Tak? No i cała sprawa, tak jest z ziemią. W ogóle, więc tutaj, żyjąc na tej ziemi z Bogiem, czyli funkcjonując według Jego standardów, ty zaczynasz mieć różnego rodzaju progi bólu. I teraz co się dzieje? Czy to Bóg je zaplanował? Nie, Bóg nie zaplanował progów bólu. Bóg nie zaplanował takich rzeczy. Ale ponieważ ciebie kocha i chce, żebyś się rozwijał, to będzie cię prowadził tak, aby te progi, rozumiesz, co pewien czas znajdowały się na twojej drodze, bo wtedy będziesz rósł jak na drożdżach. Jest to tobie potrzebne. On ci tego nie zgotował. On nie doświadcza cię tym. On nie robi takich rzeczy. To jest trener. Trener kocha swoich ludzi. Ale trener swoich ludzi zabiera na pizzę dopiero później, jak się schetają na boisku do tego stopnia, że nie wiedzą, jak mają na imię. Wtedy mówią, dobra, chłopaki, dziewczyny, idziemy się bawić. Ale co zrobiliście dzisiaj? Staliście się lepszą drużyną, staliście się większymi zawodnikami. Będziemy startować na zawodach, zaraz im pokażemy w ogóle, kto tutaj jest górą. Bo to jest trener. Wielokrotnie ludzie nie lubią swojego trenera w momencie, kiedy muszą przechodzić progi bólu. A ja zrozumiałem, że to jest norma. I to jest taka rzecz dla ciebie, żebyś sobie to wpisał jako normalną rzecz w życiu. I powiedział, Boże, dziękuję ci za takie rzeczy. To jest taki sam pionek na tej szachownicy, jak każda inna sprawa. Ani większy, ani mniejszy. Ale na pewno, Boże, kiedy będzie się to pojawiało na mojej drodze, to nie będę się wycofywał. Nie będę uciekał.
Nie będę się dar na diabła i panikował, że przestałeś mnie kochać, albo że w ogóle zwariowałem i się do niczego nie nadaję. Po prostu, Panie Boże, z Tobą przesadzę mur i z Tobą rozbiję drużynę. Tak jak Dawid. Kiedy pojawiały się te progi w moim życiu, zwykłem związywałem demony lęku i twardo szedłem do przodu, bo to jak podchodzisz pod coś takiego, to pierwsza rzecz to się pojawia lęk i trzeba natychmiast go związać. Pamiętaj, przy tych wszystkich progach będzie diabeł. Diabeł nie będzie ich autorem, tak jak Bóg nie jest ich autorem, bo to jest bardzo ważne. Progi bólu powstają w wyniku funkcjonowania rzeczywistości na ziemi. Tego nikt nie tworzy. To się samo tworzy. Rozumiecie? Tego nikt nie tworzy. Bo diabeł to też z diabła twórcę zrobili, stwórcę. Diabeł to wszystko tworzył. Taką rzecz stworzył, taką rzecz stworzył, taką. On stoi za tym wszystkim. Ja nie twierdzę, że on za tym nie stoi. Ale on tego nie buduje. No, na litość boską. No jeszcze, co mu jeszcze przypniemy? Damy mu, jaki medal mu przypniemy. Wielkiego konstruktora w ogóle wszelkiego zła i tak dalej. One tam będą, te demony. Trzeba je powiązać. Trzeba oczyścić to miejsce. Ale nie wycofywać się i zaczynać się wspinać. Każde takie przejście tworzyło we mnie mocniejszą przestrzeń odporności na diabła. Każdy próg bólu, który przejdziesz, wzmocni cię. Diabeł zacznie się stawać słabszy, bo ty będziesz silniejszy. Po prostu. To nie on będzie słabł. Ludzie by chcieli, żeby Bóg osłabił diabła. Panie, zgrom szatana. Zgrom szatana. Do mnie, ile do mnie pretensji było, że ja tego diabła tutaj gonię, że go wyzywam, że tam niech jest napisane, niech Pan cię zgromi. Ja mówię, co ty z tym zgromi Panną? W ogóle to jest rozmowa aniołów, mówię. W liście Judy nie rozmawiają ludzie, tylko aniołowie. Ludzie. Przecież to w ogóle upadły anioł, Lucyfer, rozmawia z nieupadłym aniołem, spierając się o ciało Mojżesza. I to jest dwóch aniołów. I teraz anioł mówi do anioła, niech cię zgromi Pan. Z jakiej przyczyny? Bo żaden anioł nie ma władzy gromienia anioła. Aniołowie nie mają władzy gromienia diabła ani demonów. Amen. Bo aniołowie nie są na podobieństwo i obraz Boga. Aniołowie nie posiadają funkcji władzy. Archanioł Michał, Gabriel, Rafael, wszyscy archaniołowie nie posiadają funkcji władzy. Oni wykonują polecenia władcy. Dlatego, jak chyba tam Michał, to był archanioł Michał, czy tam Gabriel, już nie będę, który tam się spierał z Lucyferem, on mówi, niech Pan cię zgromi. Ja kiedyś z takim człowiekiem rozmawiałem, ja mówię, a co mnie do tego powiedz? No bo to anioł nawet nie do szatana nie powiedział. Ja mówię, a co mnie anioł? Jak ja nad aniołem. Rozumiesz, o co chodzi? Ja nad aniołami, gdyż napisane, przecież nie wiecie, że aniołów sądzić będziecie? To ja, sędzia nad aniołami, tak? Mam teraz się zastanawiać, czy ja mam w ogóle z diabłem pojechać, czy nie pojechać. Jak ja jestem ustanowiony sędzią nad bytami anielskimi. Przecież Lucyfer to jest anioł. Cóż to w ogóle, wiecie, to...
Więc będziesz coraz większy, kiedy będziesz przechodził progi bólu. Coraz silniejszy. A diabeł będzie po prostu coraz, będzie się zmniejszał w twoich oczach. Opresje, które będą przychodziły do twojego życia, one, to co jest ciekawe, one nie będą słabsze. Tylko ty będziesz silniejszy. A więc naturalnie zaczniesz je coraz bardziej co? Olewać. Olewać. To już nie będą jakieś wielkie potwory, które chcą ciebie w ogóle zagryźć. Tylko to będą małe jaszczurki, które biegają ci przy stopach. Rozumiesz? Możesz być nawet dla nich miłosierny, jak będziesz chciał. Jak Pan Jezus. Jak wypędzał demony z człowieka. Mówi, wejdźcie w świnie. Daj nam wejść w świnie. No dobrze. Miłosierny Bóg. Rozumiesz? Przejście w moim przypadku przez różnego rodzaju progi bólu zaczęło tworzyć ze mnie twardego człowieka. Twardego w Duchu Świętym. Stabilnego w Duchu Świętym i mądrego w Duchu Świętym. Bo przechodzenie progów bólu wymaga od ciebie wielokrotnie strategii. Rozumiesz? Musisz zobaczyć, współpracować z Bogiem. Rozumiesz? Musisz Go słuchać. Często nie ruszać się z miejsca. Nie biegać, zatrzymać się. To będzie cię czyniło stabilnym. Wytrzymać w słuchaniu, w oczekiwaniu na dyrektywy. Zauważyłem, że wielu chrześcijan kozaczy, twierdząc, że nic ich nie rusza. Bardzo często się jednak zdarza, że twierdzą tak dopóki nie pojawi się jakiś próg bólu. To zauważyłem. On jest silny, on jest mocny, on jest taki i coś się pojawia. Pojawia się próg bólu. I co przychodzi? Problem, narzekanie. Rozumiesz? A, bo to mi się zdarzyło, a, bo mi się tamto zdarzyło. Nie zrobiłem tego, bo to, nie zrobiłem tego, bo tamto. Ale nie musi tak być. Wystarczy uwierzyć, że progi bólu to norma chrześcijaństwa. Norma chrześcijaństwa. Poza tym to narzędzie wzrostu, które należy wykorzystać. To wykorzystać należy. Tak się pojawia próg bólu, to chrześcijanin powinien zatrzeć ręce, najpierw powiedzieć, okej, Boże, nowe wyzwanie. Aha, widzę już lęki. Dobrze. Wiem, że jestem w odpowiednim miejscu. Bo nie bałem się 15 minut temu, teraz się boję. Dobrze, Panie Boże. Diable, zamknij ryj won ode mnie. Teraz, Boże mój, poprowadź mnie w tym. Wchodzę w to. Wchodzę w to. Nie unikam tego. Nie robię uniku, Boże. Próg bólu ma wiele oblicz. Opieranie się ciału fizycznemu. Opieranie się diabłu. Opieranie się grzechowi jakiemuś. Opieranie się światu. Rozumiesz? Ma wiele oblicz. Te progi są na różnych przestrzeniach. Na różnych przestrzeniach. Masa chrześcijan żyje w świecie. Co to znaczy, że ktoś żyje w świecie? To znaczy, że on
nie walczy z systemem, tylko wchodzi w ten system i zgadza się z tym systemem. On nie walczy z systemem. I to jest chrześcijanin, który żyje w świecie. To jest chrześcijanin, który nie walczy z systemem. Religia będzie pokazywała, że świat to jest, nie wiem co, wygląd, moda, sroda i inne rzeczy tam. Tu nie ma z tym nic wspólnego. To są idee sprzeczne z boskimi. Sprzeczne z boskimi. I teraz chrześcijanin, jeżeli wchodzi w te idee sprzeczne z boskimi, on w nie wierzy. On w nie musi wierzyć, jeśli w nie wchodzi. On się z nimi zgadza. Ja słucham różnych chrześcijan, zgadzają się w ogóle z tym, co mówi świat. Na przykład był COVID, zgodzili się z COVID-em. Ty. Zgodzili się. Rozumiecie? Ja mówię, nie mogę. Mówię, 90% kościoła w Polsce zgodziło się z COVID-em. Państwo powiedziało, nie wolno wam się spotykać i oni się przestali spotykać. Inni nie wpuszczali na swoje spotkania osób, które nie były szczepione. Po prostu, mówię, naprawdę zgodzili się z COVID-em. Mówię, Boże, dlaczego się Kościół się zgodził z COVID-em? A Bóg tutaj mówi, bo Kościół jest wytrenowany w funkcjonowaniu, w ideach tego świata. To jest dla Kościoła chleb powszedni. To nie to, że on raptem teraz się wystraszył czy coś. Absolutnie. Zawsze taki był. Zawsze się z tym zgadzał. Rozumiecie? Zawsze się z tym zgadzali. Zawsze. W czasie komuny współpracowali pastorzy w ogóle ze służbami bezpieczeństwa, potem z IPN-u, wyciągali ich w ogóle papiery. Zgadzali się z tym systemem, bo władza jest od Boga. Jaka władza jest od Boga? Władza komunistyczna od Boga? Bóg jest komunistą? Wiecie, o co chodzi? No, ale oni się zgadzali na to. Podpisywali lojalki, mieli swoje pseudonimy. Dzisiaj są pastorami, prezbiterami różnymi. Ale co tutaj mówić o takich wielkich sprawach? Codzienne życie wielu chrześcijan jest zgodą na ideę tego świata. Również jest zgodą na grzech, czyli funkcjonowanie w różnego rodzaju błędach, czyli niestosowanie się do Bożych prawideł. Zgodę się daje diabłu, żeby był. Rozumiecie? Ja czasami się zastanawiam, mówię, czemu ty dajesz zgodę diabłu, żeby był w twoim życiu? Mówię, kurczę, mówię, postępujesz tak, że jest to hańba dla krzyża. Mówię, weź mi to wyjaśnij. Czemu ty nie wierzysz w wymianę krzyżową? I pogodziłeś się w ogóle z tym. Przychodzą różne rzeczy na człowieka. Na mnie też przychodzą różne rzeczy. Ale nie mam żadnej zgody na to. Bo ja wierzę w wymianę krzyżową. Ja nie zaproszę diabła, nie powiem w porządku. To jest w ogóle tam tylko ściema z tą wymianą krzyżową. Albo nie robią ludzie porządku w swoich umysłach, nie wychodzą z zaburzeń, siedzą w paranojach, siedzą w obsesjach, siedzą w innych rzeczach. W ogóle siedzą z diabłem. Dla innych ciało jest bóstwem. Każda forma niewygody, różne rzeczy, coś tam się z tym ciałkiem dzieje i już jest katastrofa. Ludzie nie chcą podchodzić do progów bólu na różnych odcinkach. Ale każde z tych oblicz ma swoją ścianę. Widzicie, dlaczego ludzie nie chcą tych progów bólu, tych ścian przechodzić?
Wiecie czemu? Bo ból zawsze jest związany ze stratą. Oni uważają, że coś stracą, kiedy przejdą próg bólu. Że coś stracą. Oni nie wierzą w to, że coś zyskają, tylko że stracą. Ja nieraz słyszałem, jak ludzie mówili, no tak, ale jak się oddam Bogu, bym się oddał Bogu tak zupełnie, to On by mnie wszystko pozabierał, wszystko. Ja mówię, ale co by ci Bóg pozabierał? A co ty masz, czego On potrzebuje? Za kogo ty się w ogóle uważasz? On ci nie... Nie rozumiesz tego. Co? Na co by moje stare grać? Tak. Ból zawsze jest związany ze stratą. Jak będziesz podchodził do takiej ściany bólu, do takiej w ogóle takiego elementu, to lęk będzie ci mówił o stracie. Nie wchodź tam. Nie przechodź tego. Nie ładuj się w to. Zobaczysz, ile na tym stracisz. Zobaczysz. Wiara jest pewnością tego, czego nie widać. Diabeł ci mówi, że coś zobaczysz. Rozumiesz? To powiedz, słuchaj, ja jestem wierzący, a nie widzący. Pamiętaj, nie myl mnie. Ja wierzący. Ja się opieram na tym, co niewidoczne, więc nie mów mi, co tam stoi za rogiem. Bo ja jestem trochę ślepy na to wszystko. Bo ja wierzący. Wierzący to są święci ślepcy. To święci ślepcy. Oni opierają się na tym, czego nie widzą. Zaczynasz widzieć, kończy się wiara. Pamiętaj o tym. Widzisz i nie wierzysz. To jest bardzo ważne. Albo widzisz, albo wierzysz. Musiałem uznać, że chodząc z Bogiem w moim życiu będą straty. Bo jeśli dokonujemy pewnych przejść, to lecą wióry. Lecą wióry. To z ciebie lecą wióry. Człowiek, jak żyje na przykład w jakiejś idei, i to jest bardzo wygodna idea, to teraz, kiedy on podchodzi do takiego progu bólu i przechodzi go, to ta idea zaczyna trzaskać. Ona trzaskać zaczyna. A w niej się dobrze żyło całkiem. Może to nie był jakiś hit, no ale się żyło dobrze. No. Lepszy ryc niż nic. Rozumiecie? A ja uznałem, ja powiedziałem, lata temu powiedziałem, Boże, ja się zgadzam na stratę. I wtedy pamiętam, napisałem takie kazanie, kiedyś może go tu wygłoszę, raz go kiedyś głosiłem w życiu. Strata ceną uczniostwa. Bóg mi pokazał, że strata to jest waluta. Mówi, widzicie, w oczach Bożych inaczej rzeczy wyglądają. Ja wam cały czas chcę pokazywać, żebyście nie rozumieli Boga na sposób ludzki. Boga nie można rozumieć na sposób ludzki. W ludzkim myśleniu strata to jest ubytek. Rozumiecie? W Bożym myśleniu strata to waluta. To jest wielka różnica. Zobaczcie, w ludzkim myśleniu dawanie to ubytek. W Bożym myśleniu dawanie to inwestycja. To jest w ogóle
To są tak odwrotne czasami w ogóle rzeczy. Rozumiecie? Religia sprowadziła Boga do poziomu rozumienia człowieka. Natomiast wiecie, to, że Bóg stał się człowiekiem, to nie spowodowało, że On się kompletnie ucywilizował. Bo to nie jest prawda w ogóle. Jezus jest człowiekiem, natomiast Jezus myślał na sposób boski. To było ciekawe. On nie chodził po ziemi, nie chodził jako Bóg, ale On myślał na sposób boski. Na boski sposób, czyli na ten sposób odwrotny wielokrotnie. I tutaj ja musiałem uznać, że strata to jest, inwestycja, że ja kiedy, że to jest waluta, że ja płacę teraz i to się opłaca, bo ja mniej stracę niż zyskam. Ale coś stracę. Patrzcie, bo on mówi tak. Kto by zostawił dla mnie ojca, matkę, braci, siostry, żonę, męża, tam i tak dalej, dzieci. Tak? Czyli jest strata. Teraz ktoś go słucha i mówi, mam żonę. A tu wiesz, mówi twój coach duchowy, nie? Mówi, mam żonę. Mówi tak, jeśli ich zostawicie dla mnie i dla Ewangelii, będziecie mieli po 1000-krotność. Ojców, matek, braci, sióstr, żon, mężów, dzieci, domów. Co to jest? Słuchajcie, to jest czysta matematyka. To jest propozycja biznesowa. To jest inwestycja. Mówi, strać coś, a ja ci pokażę, ile zyskasz. Ale weź strać najpierw. Weź najpierw strać. Czy nie będziesz bał się stracić? Czy nie będziesz bał się przejść progu bólu, progu rozstania, progu złamania idei, w której żyłeś bezpiecznie do tej pory? Czy nie będziesz się tego bał? Czy pokonasz te lęki? Czy wejdziesz na tą ścianę? Czy zrozumiesz, że to jest normalne życie chrześcijańskie? Czy przyjmiesz to? Pyta Bóg. Drugi list do Koryntian 4,17. Albowiem nieznaczny, chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nieznaczny i chwilowy. Strata przy przechodzeniu progu bólu jest nieznaczna. Choć nie wiem, jak się by nam wydawało, że jest trudna, ale się krew leje. Krew się leje. Dzisiaj też lała się ze mnie krew. Posłuchajcie, krew się ze mnie dzisiaj lała. Polegało to na tym, że wysmarknąłem nos i miałem zakrwawioną dziurkę z lewej. Jak powiem to w tej konfiguracji, że krew się ze mnie lała, no to będzie fakt. Ale jeżeli ja wyjaśnię to dokładnie, to dowiemy się, że to było co? Nieznaczne, chwilowe krwawienie. Możemy to nazywać wielkim krwotokiem. I nawet nie będziemy kłamać. Bo to był krwotok. Ale to diabeł twierdzi, że przechodzenie progu bólu jest dramatyczne. A ja wam mówię z własnego doświadczenia, że jest nieznaczne i chwilowe. Ja uwierzyłem, że jest nieznaczne i chwilowe. I ty też musisz uwierzyć, że przechodzenie progów bólu jest nieznaczne i chwilowe. Bo tak powiedział Bóg. Musisz uwierzyć, że ból, który towarzyszy ci przy kolejnych progach, jest nieznaczny, czyli nic nie znaczy. Że ból nic nie znaczy.
Ale to trzeba w sobie utrwalić. To nie można w ogóle... to nic nie znaczy. Nie, utrwal to w sobie. Bądź tego pewny, tak jak koloru swojej skóry. Przypowieści Salomona 18:14. Człowiek dzielnego ducha wytrzyma chorobę. Człowiek dzielnego ducha wytrzyma chorobę. Próg bólu trzeba po prostu przetrzymać. Przetrzymać. Wielu ludzi chce, żeby nastąpiła natychmiastowa ulga. Czemu? No bo żyli w idei komfortu tyle lat. Światowej idei komfortu. Rozumiecie? I nieważne, czy mieli ten komfort, czy go im zabrakło w życiu. Ale żyli w idei komfortu. I coś się dzieje, to natychmiast, żeby się skończyło. A dlaczego to powinno się natychmiast skończyć? No bo to jest nieprzyjemne. Okej. No ale dalej mówię, dlaczego miałoby to się natychmiast skończyć? Bo to nie jest dla mnie argument żaden. To jest nieprzyjemne. Wytrzymaj. Wytrzymaj. Człowiek dzielnego ducha wytrzyma chorobę. Duch triumfuje nad chorobą. To jest pokazane jakoś obrazowo, tylko w jakimś elemencie. Nie? On przetrzyma ją. Musisz też uwierzyć, że ów ból jest chwilowy, czyli krótkotrwały. Ból jest krótkotrwały. Ja cokolwiek mi się w życiu zdarzało, czy zdarza, to ja przede wszystkim wiem, okej, to jest krótkotrwały temat. Krótkotrwały. Czasami po ludzku wydaje mi się, że coś się ciągnie. To się ciągnie, nie? Ale cały czas wierzę w słowo, bo ja jestem człowiekiem, który wierzy, a nie widzi. Więc ja widzę, że się ciągnie. A wierzę, że to jest krótkotrwałe. I wskutek tego ta rzecz kończy się. Przeszedłem próg bólu. Objawienie Jana 2:10. Będziesz w udręce przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. 10 dni. Mówi, będziesz w udręce 10 dni. 10 dni to jest bardzo mało. Bądź wierny. Do czego bądź wierny? Do śmierci. Czyli pozwól sobie, żeby przez te 10 dni coś w tobie umarło. Zgódź się na to. Niech coś umrze w tobie. Bo jest taki plan. Podszedłeś pod to miejsce, pod ten próg bólu. Wdrapałeś się na szczyt. Nie wycofałeś się, zgromiłeś diabła. Teraz siedź na tym szczycie przez 10 dni. Przez krótki czas. Pozwól, żeby coś w tobie umarło. Kiedyś jeden z ojców kościoła taki był, nazywał się Szymon Słupnik. Możecie go sobie znaleźć w internecie. Szymon Słupnik mieszkał na słupie. Siedział na tym słupie. Spał na nim, jadł. Schodził ze słupa, uzdrawiał chorych, wypędzał demony, głosił Ewangelię, po czym wracał na słup. I tak dokończył swojego życia. Ja nie wiem, co człowiek musi mieć w głowie, żeby mieszkać na słupie. Ale możecie sobie, jeden z ojców kościoła po prostu, nie? Nie chcę tego w ogóle rozkminiać, bo to jest dla mnie za gruby temat, nie? Ale co mnie ciekawi? Bo to tak zwani ojcowie pustyni, nazywano ich ojcami pustyni. Że człowiek jest zdolny
do wytrzymania rzeczy, o których się nie mieści w głowie w ogóle. I potrafi z tego zrobić co? Styl życia. Styl życia. Facet w ogóle tak żył. Nie wiem, czemu tak żył. Szymon Słupnik. Ale kiedy się o nim dowiedziałem i troszkę go pobadałem, mówię... W ogóle nie umiem się do tego odnieść. Mówię, Boże, jak się do tego odnieść mam? I Duch Święty tutaj mówi, on wybrał takie życie, ponieważ on się nie bał dyskomfortu. Nie bał się bólu. On to uznał jako część swojego życia. Ja nie wiem, on miał być może doktrynę wykrzywioną jak chiński paragraf w różnych dziedzinach. Ja nie wnikam w to. Najprawdopodobniej tak było. Rozumiecie? Bo to zrozumienie łaski było w tamtym okresie czasu po prostu w strasznych opałach. Oni mimo wszystko robili masę rzeczy, żeby zasługiwać. Nie? Ale to było mocne dla mnie. Bądź wierny aż do śmierci. Kiedy przechodzisz próg bólu, to właśnie dziękuj Bogu, że umiera coś w tobie, abyś był bliżej Jego osoby teraz. To dziękuj Bogu za to. Tak więc widać, każdy pobożny człowiek ma swoje progi bólu i musi je odpowiednio zagospodarować, aby wzrastać. I tego, czego ja wam życzę, to jest to, żebyście nigdy ani przed tym nie uciekali, ani tego nie zhumanizowali, ani nie ureligijnili, ale żebyście zastosowali te rzeczy, o których wam dzisiaj powiedziałem, a doprowadzi was to do przyspieszonego wzrostu w Chrystusie Jezusie. To was napędzi. To was po prostu napędzi. Rozumiecie? Widzicie, są dwa typy bokserów na świecie, nie? Jedni to są naprawdę ludzie, znaczy wielu z nich jest utalentowanych bardzo, nie? Jest w obydwu tych grupach. Natomiast grupy te różnią się od siebie tym, że jedna z nich to jest grupa ludzi, która wychowywała się na ulicy, a druga, która nie wychowywała się na ulicy. I ci mają talenty, i ci mają zdolności, i ci mają uwarunkowania, nie? Tylko tych, którzy się wychowywali na ulicy, kształtuje coś, znaczy jest w nich coś takiego, jest w nich pewnego rodzaju walka o przetrwanie. Rozumiecie? Walka o przetrwanie. Gdzie nie znajdziemy tej walki o przetrwanie u ludzi, którzy nie musieli przetrwać. I teraz co się dzieje? Kiedy jest w człowieku walka o przetrwanie, to ją można pięknie zamienić, bo to jest ta sama forma energii, na bardzo potężny rozwój. Bo jest napisane, komu więcej darowano, ten więcej miłuje. Cholernie dużo nam darowano. Wszystko nam darowano. Dostaliśmy nowe życie. I teraz, moim zdaniem, powinniśmy wykorzystywać każdy moduł Boży, żeby wzrosnąć. Nie uciekajcie od progów bólu. Nie uciekajcie od miejsc, gdzie będą się sypały wióry i lała się krew. Przechodźcie je
w mocy Świętego Ducha, wiedząc, że to jest nieznaczne i krótkotrwałe. I jednocześnie będąc świadomym, że to przyniesie wam potężny wzrost duchowy. Nie skarżcie się na to, nie uskarżajcie się. Nie przychodźcie do Boga i nie skarżcie się, że jest trudno. Że coś mi się przydarzyło. Weryfikujcie, co wam się przydarza. Bo jeśli to, co ci się przydarza, jest spowodowane grzechem czy jakąś inną formą niesubordynacji wobec Boga, spokutuj. Ale jeżeli jest to twoja walka ze światem, z grzechem, z diabłem, z ciałem, to nie narzekaj przed Bogiem, rozumiesz, że przychodzisz jakąś gehennę. Powiedz, nie przechodzę żadnej gehenny, Boże. To jest mój próg bólu. I teraz ja na tym zarobię. Ja na tym zarobię. Zarobię na tym. I ja tak ukształtowałem swoje chrześcijaństwo, że to się stało normą w moim życiu i życzę ci, żeby też było normą w twoim życiu. Żebyś też to tak ukształtował. Żeby to było dla ciebie od po prostu jak powietrze. Jak powietrze. Więc tego wam życzę i dziękuję za 5 minut moją modlitwę.